Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Kamil, myśmy na ten temat mówili, tylko że do tej pory takie zarzuty, nie będziesz w grudniu już więcej prezeską, to formułowali ci, starzy którzy krytykowali. Albo starzy sędziowie wręcz. Starzy sędziowie. Był prezes Biernat na przykład. Wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat pisał o tym w Onecie na przykład. Ale teraz mamy bunt tych, którzy byli uważani za absolutnie lojalnych. Wojciech Syk, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, prawa ręka Julii Przyłębskiej na początku w 2016 roku, wiceprezes Trybunału. Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski, Bogdan Święczkowski, człowiek Zbigniewa Ziobry, ale też taki, który ma dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. O co chodzi? Z tego, co słyszę, to, że podpisało się sześciu, to nie znaczy, że to jest koniec tej grupy. Jest więcej. Dlatego, że nie ma tam na przykład na tej liście Piotra Pszczółkowskiego, który od właściwie lat jest już skonfliktowany z Julią Przyłębską. Nie wiem, może nie mógł się fizycznie podpisać, ale na pewno jest tak, że jeżeli na zgromadzeniu ogólnym padłby wniosek o zmianę prezesa, no to na pewno on głosowałby za. Po pierwsze, to pokazuje w ogóle, jaki bałagan PiS wprowadził w Trybunale Konstytucyjnym poprzez te swoje ustawy, no bo ta sześcioletnia kadencja jest, można powiedzieć, absurdalna, dlatego że założeniem kadencji prezesa, która wygasała wraz z końcem jego kadencji sędziowskiej, było to, żeby nie tworzyć właśnie takich zarzewi konfliktów, to znaczy, że w Trybunale będzie obecny prezes i na przykład były prezes, bo to niczemu dobremu nie służy. Natomiast PiS, żeby przejąć Trybunał i żeby kontrolować ten Trybunał, wprowadził właśnie zapis o sześcioletniej kadencji. To jest raz. Dwa. No to też pokazuje, jakie podziały istnieją też w obozie władzy, bo ty powiedziałeś na początku, że no, to jest trochę konflikt pomiędzy Ziobro a... To jest jedna z interpretacji. Skomplikowane, ale faktem jest, że premier Morawiecki jest uważany za takiego potężnego stronnika Julii Przyłębskiej i na odwrót, dlatego że też Mateusz Morawiecki bardzo inwestował w ostatnich latach w dobre relacje z Julią Przyłębską, również na tej stopie prywatnej, również, bo pamiętajmy, że skąd się wzięła Julia Przyłębska. Tam teorii jest wiele, natomiast jedna jest taka, że Julia Przyłębska, czy w ogóle kandydaturę Przyłębskiej do Trybunału wzięła się z tak zwanego saloniku Anny Bieleckiej, która... No, który jest takim miejscem, gdzie przyjeżdża na przykład prezes Kaczyński, Piotr Gliński. Anna Bielecka to jest była żona Czesława Bieleckiego, byłego kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Stamtąd się wzięła podobno ta kandydatura, ponieważ Przyłębscy też tam przychodzili i Morawiecki bardzo mocno zainwestował w Przyłębską i Przyłębska też jego wspierała w różnych, nieformalnie oczywiście, w jego różnych decyzjach. Natomiast i dlatego też Przyłębska jest stawiana naprzeciwko na przykład Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego. Ewidentnie jest dzisiaj bliżej jej do Morawieckiego, chociaż Ziobro zabiegał o te kontakty. Natomiast Święczkowski jest człowiekiem Ziobry. Oczywiście on ma swoje relacje też z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I ojcem Tadeuszem. Więc to jest oczywiście bardziej skomplikowane. Natomiast to jest na pewno jedna z interpretacji. No inna jest też taka, że no na pewno tam istnieją też konflikty personalne, takie czysto osobiste w samym Trybunale. No trzeci wątek jest taki, że ten Trybunał praktycznie nie pracuje. To znaczy, no tam jest kompletny, mam wrażenie, tam jest kompletny rozkład. To znaczy, bo o ile na przykład w tym roku Trybunał, policzyłem to, wydał 14 wyroków. W 2022. Troszkę ponad jednomiesięcznie. Jednomiesięcznie, a porównałem sobie na przykład z 2015 rokiem, czyli ostatnim rokiem starego rozdania w Trybunale. Wiesz, ile wtedy było wyroków? 67. Ale wiesz co, no bo wtedy wszystko zahaczało o niezgodność z konstytucją. Dzisiaj wszystko jest zgodne z konstytucją, więc o co chodzi? Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.